Raz uratowany, zawsze uratowany. Raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Pytanie o wieczne bezpieczeństwo wierzących jest często poruszane w jakichkolwiek wpisach, które otrzymuję. Temat ten był przyczyną wielu kontrowersji w Kościele przez wieki i nadal powoduje zamieszanie i niepokój u wielu chrześcijan. To zbyt wiele, by oczekiwać, że w krótki sposób uda się całkowicie rozwiać ten problem dla wszystkich, ale może przynajmniej pomogę w tym kierunku. Ci, którzy wierzą w odpadnięcie, oskarżają tych, którzy wierzą w wieczne bezpieczeństwo, o promowanie idei taniej łaski, tańszej łaski. To ostatnie samo w sobie jest wyrażeniem niebiblijnym. Nazywanie łaski tanią jest tak naprawdę zaprzeczeniem łaski, ponieważ sugeruje, że zapłacono zbyt małą cenę. Łaska jednak musi być całkowicie darmowa, bez żadnej ceny, ze strony grzesznego człowieka. Natomiast ze strony Boga cena, którą zapłacił, była nieskończona. Dlatego też myślenie przez człowieka, że jego uczynki mogą odegrać jakąkolwiek rolę w zdobyciu lub utrzymaniu zbawienia, jest tym, co obniża wartość łaski, dewaluując ten nieskończony dar do poziomu ludzkiego wysiłku. Mówienie o utracie zbawienia wiąże się z tym samym błędem, ponieważ nasze uczynki nie miały nic wspólnego z zasługiwaniem na zbawienie. W pierwszej kolejności nie ma nic, co mogłoby sprawić, że przestalibyśmy to zbawienie mieć i w ten sposób mogli utracić je albo utracili je. Uczynki decydują o nagrodzie, nie o zbawieniu, które pochodzi z łaski Bożej. Sednem problemu jest pomieszanie łaski i uczynków. Po pierwsze, musimy mieć absolutną jasność, że tych dwóch rzeczy nigdy nie można mieszać. Apostoł Paweł oświadcza, jeśli z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska nie jest już łaską. Jeśli zaś z uczynków, to już nie z łaski, a w przeciwnym razie łaska nie jest już uczynkiem. Rzymian 11, rozdział 6, werset. Zbawienie nie może być częściowo z uczynków, a częściowo z łaski. Po drugie, musimy być absolutnie pewni, że uczynki nie mają nic wspólnego ze zbawieniem. Kropka. Biblia wyraźnie mówi, albowiem łaską jesteście zbawieni, nie uczynkami. Efezjan 2:8-10. Wierni temu Pismu Świętemu wierzący Ewangelii stanowczo oświadczają, że nie możemy w żaden sposób zapracować ani zasłużyć na zbawienie. Życie wieczne musi być otrzymane jako wolny dar z łaski Bożej, inaczej nie możemy go mieć. Po trzecie, zbawienie nie może być kupione nawet w części przez nas, ponieważ wymaga zapłaty kary za grzech. Zapłaty, której nie możemy dokonać. Jeśli ktoś otrzyma mandat za przekroczenie prędkości, nie pomoże mu powiedzenie sędziemu: wiele razy jechałem w granicach 55 km na godzinę. Z pewnością moje liczne dobre uczynki zrekompensują ten jeden zły czyn. Nie pomoże też powiedzenie: jeśli tym razem Pan mnie wypuści, obiecuję, że nigdy więcej nie złamię prawa. Sędzia odpowie: nigdy więcej nie łamać prawa, to tylko robić to, czego wymaga prawo. Nie dostaniesz za to żadnych dodatkowych punktów. Kara za złamanie prawa jest osobną sprawą i musi być zapłacona. Dlatego Paweł pisze: z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione przed nim żadne ciało. List do Rzymian, 3 rozdział, 20 werset. Po czwarte, jeśli na zbawienie od kary za łamanie praw Bożych nie można zasłużyć dobrymi uczynkami, to nie można go też stracić złymi uczynkami. Nasze uczynki nie odgrywają żadnej roli ani w zdobyciu, ani w utrzymaniu zbawienia. Gdyby tak nie było, to ci, którzy dotarliby do nieba, mogliby się chwalić, że podczas gdy Chrystus ich zbawił, oni dzięki swojemu dobremu życiu zachowali i utrzymali swoje zbawienie. W ten sposób Bóg zostałby ogołocony, pozbawiony całej należnej mu chwały na całą wieczność. Po piąte, zbawienie może być nam dane jako wolny dar tylko wtedy, gdy kara została w pełni zapłacona.
Pogwałciliśmy nieskończoną sprawiedliwość, wymagającą nieskończonej kary. Jesteśmy istotami skończonymi i nie moglibyśmy jej zapłacić. Bylibyśmy oddzieleni od Boga na wieczność. Bóg jest nieskończony i mógłby zapłacić nieskończoną karę, ale nie byłoby to sprawiedliwe, ponieważ nie jest On członkiem naszej rasy. Dlatego Bóg w miłości i łasce poprzez narodziny z dziewicy Marii stał się człowiekiem, aby mógł zapłacić dług grzechu za cały rodzaj ludzki. W języku greckim okrzyk Chrystusa z krzyża wykonało się jest terminem księgowym, oznaczającym, że dług został spłacony w całości. Czujemy ten termin w Jana 19:30. Tetelestai. Tetelestai. W numeracji Stronga jest to słowo 5055. Teleo. Doprowadzić do końca, ukończyć, skończyć, wykonać, zrealizować, wprowadzić w czyn, wypełnić, płacić, na przykład daninę. A tetelestai to jest postać taka, która mówi, że wykonało się, zapłacono w pełni. Zapłacono w pełni. Tetelestai. Sprawiedliwość została zaspokojona przez pełną zapłatę kary i dlatego Bóg mógł być sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy Jezusowi. Rzymian 3:26. Na tej podstawie Bóg oferuje przebaczenie i życie wieczne jako wolny, darmowy, nieodpłatny dar. Nie może tego nikomu narzucić, inaczej nie byłby to dar. Nie byłoby też sprawiedliwe ułaskawienie osoby, która odrzuca sprawiedliwą podstawę ułaskawienia i zamiast niej oferuje beznadziejnie nieadekwatną zapłatę lub oferuje swoje uczynki nawet jako częściową zapłatę lub uzupełnienie zapłaty. Zbawienie od piekła jest pełnym ułaskawieniem od kary za wszystkie grzechy przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. Życie wieczne jest dodatkowo oprócz tego. Zaprzeczając tej kardynalnej prawdzie, wszyscy członkowie kultów, sekt, grup religijnych niebezpiecznych, tacy jak na przykład Świadkowie Jehowy, czy rzymscy katolicy, czy adwentyści z dnia siódmego, odrzucają zbawienie z łaski i upierają się, że trzeba na nie zapracować swoimi dobrymi uczynkami. Oskarżają wierzących Ewangelii o nauczanie, że wszystko, co musimy zrobić, to powiedzieć, że wierzymy w Jezusa, a potem możemy żyć jak diabły, w najcięższych grzechach, a mimo to być pewnymi nieba. Wierzący Ewangelii wcale tego nie uczą, a jednak podobny zarzut wysuwają ci, którzy wierzą w porzucenie zbawienia. Mówią oni, że raz zbawiony, na zawsze zbawiony zachęca w ich mniemaniu, bo mają zepsuty umysł, to dlatego tak brudny umysł wymyśla takie brudne rzeczy, że zachęca do życia w grzechu, ponieważ jeśli wiemy, że nie możemy być straceni, to nie mamy żadnej zachęty do prowadzenia świętego życia. To właśnie dlatego, że oni mają brudny umysł, gdyż sami nie narodzili się na nowo, albo są kierowani przez liderów, którzy nie są narodzeni na nowo i prowadzą ludzi do piekła i dlatego nie rozumieją tych kwestii, gdyż taplają się w błocie jak świnie albo zjadają to, co zwymiotowali jak psy. Gdyby mieli oczyszczony umysł, dla czystych wszystko jest czyste i wiedzieliby, że nie ma już żadnej świadomości grzechu dla tych, którzy raz zostali uświęceni. Więc jeśli nie ma żadnej świadomości grzechu, to nie ma też tego typu pomysłu, że łaska zachęca do życia w brudzie. Wręcz przeciwnie. Miłość do Pana Jezusa, który nas zbawił, jest największym i jedynym możliwym do przyjęcia motywem do świętego życia. I święte życie nie jest wcale wdzięcznością za zbawienie. Nie, po prostu święte życie wynika z tego, że żyje się Chrystusem mieszkającym w wierzącym. I z pewnością im większe zbawienie otrzymaliśmy, tym większa będzie miłość i radość. I tutaj musimy być tego pewni. Tak więc świadomość, że jest się zapieczętowanym, zabezpieczonym na wieczność, daje wyższy motyw do prowadzenia dobrego życia niż strach przed utratą zbawienia, jeśli się zgrzeszy.
Podczas gdy ci, którzy wierzą w utracalność zbawienia, jasno mówią, że dobre uczynki nie mogą zasłużyć na zbawienie, to jednak uczą, że zbawienie jest utrzymywane przez dobre uczynki i jest to kompletna herezja. W ten sposób człowiek zostaje zbawiony przez łaskę, ale w ich mniemaniu później może stracić zbawienie przez uczynki. Nauczanie, że dobre uczynki utrzymują zbawienie, jest prawie takim samym błędem, jak mówienie, że dobre uczynki zarabiają na zbawienie. Zaprzeczeniem łaski jest twierdzenie, że gdy zostanę zbawiony przez łaskę, muszę odtąd utrzymywać się w zbawieniu przez uczynki. Takie nauczanie, jak mówi list do Hebrajczyków, takie nauczanie, jak demaskuje list do Hebrajczyków, bo list do Hebrajczyków od 6 rozdziału 4 do 9 wersetu demaskuje to fałszywe nauczanie. To list do Hebrajczyków 6 rozdział 4 werset do 9 zamiast chwalić Chrystusa wystawia go na wstyd i pośmiewisko przed światem z dwóch powodów. Jeśli moglibyśmy stracić nasze zbawienie, to Chrystus musiałby zostać ponownie ukrzyżowany, aby ponownie nas zbawić. I zostałby, po drugie, zostałby wyśmiany za to, że umarł, aby kupić zbawienie, ale nie uczynił odpowiedniego postanowienia, aby je zachować, za to, że dał bezcenny dar tym, którzy nieuchronnie go stracą. Jeśli śmierć Chrystusa w naszym miejscu za nasze grzechy i zmartwychwstanie nie wystarczyły, by zachować nas w zbawieniu, to nieadekwatnie, może nawet wulgarnie mówiąc, głupio zmarnował on swój czas. Jeżeli nie potrafimy żyć wystarczająco dobrze, aby zasłużyć na zbawienie, to jest pewne, że nie potrafimy żyć wystarczająco dobrze, aby je zachować. Czynienie zbawienia, które on zapewnił, ostatecznie zależnym od naszych uczynków, byłoby największym brakiem rozwagi. Oczywiście Bóg nie ma nic wspólnego z tego typu bredniami. Doktryna odpadnięcia sprawia, że po zbawieniu jesteśmy w gorszej sytuacji niż przed zbawieniem. Przynajmniej przed nawróceniem możemy się nawrócić, możemy się zbawić według tej doktryny. Po tym, jak zostaliśmy zbawieni i straciliśmy nasze zbawienie według tej doktryny, gdybyśmy mogli, a nie możemy zostać ponownie zbawieni, ale jesteśmy straceni na zawsze, bo przecież list do Hebrajczyków 6:4 oświadcza, jeśli nie, kiedy odpadną, niemożliwe jest, werset 4, odnowić ich na nowo do pokuty. To, że odpadnięcie jest hipotetyczne, jest jasne, jak mówi nam Hebrajczyków 6 rozdział 9 werset, ale umiłowani jesteśmy przekonani o lepszych rzeczach, o was i o rzeczach, które towarzyszą zbawieniu, choć tak mówimy. Tak więc odpadnięcie nie towarzyszy zbawieniu. Pisarz pokazuje nam, że jeśli moglibyśmy stracić nasze zbawienie, pisarz listu do Hebrajczyków pokazuje nam to, to nigdy nie moglibyśmy go odzyskać bez ponownego ukrzyżowania Chrystusa. To jest głupota myśleć tak, jak ludzie tego typu pokroju myślą. Musiałby Chrystus umrzeć nieskończoną ilość razy, to znaczy za każdym razem, gdy jakakolwiek osoba, każda osoba, która była raz zbawiona, zgrzeszyła i była zgubiona i chciała być ponownie zbawiona. Tak więc ci, którzy odrzucają raz zbawiony, na zawsze zbawiony, mogą jedynie zastąpić to stwierdzeniem w zasadzie, raz zgubiony, zawsze zgubiony. Jest to pogląd zbieżny z rzymskokatolickim zabobonem nieustającego ofiarowania. Apostoł Jan zapewnia nas: te rzeczy napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, obecna wiedza, abyście wiedzieli, że macie obecne posiadanie, że macie życie wieczne. Pierwszy list Jana, 5 rozdział, 13 werset. Nazywanie życia wiecznego wiecznym życiem, gdyby osoba, która je posiadała, mogła je utracić i ponieść wieczną śmierć, byłoby kminą, żartem. Przeciwnie, życie wieczne jest związane z obietnicą, że nie można zginąć. Wyraźnie jest to powiedziane. Wyraźne zapewnienie wiecznego bezpieczeństwa lub raz zbawiony, na zawsze zbawiony.
Jana 3,16, Ewangelia Jana 3, rozdział 16, werset, obiecuje tym, którzy wierzą Jezusowi Chrystusowi, tym, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, że nie zginą, ale będą mieli życie wieczne. Ewangelia Jana 5, rozdział 24, werset, ponownie mówi, że ma życie wieczne i nie przyjdzie na potępienie. Nie można prosić o jaśniejsze lub większe zapewnienie niż słowa Jezusa. Ja daję im, to znaczy moim owcom, życie wieczne i nigdy nie zginą. Ewangelia Jana 10, rozdział 28, werset. Gdybyśmy otrzymawszy życie wieczne mogli je utracić i zginąć, uczyniłoby to Chrystusa nieprawdomównym, kłamcą. Jeśli grzech powodowałby utratę zbawienia, to jaki rodzaj lub ilość grzechu jest potrzebna? W Biblii wystarczy raz nie dotrzymać jednego przykazania, żeby być winnym wszystkich przykazań, bo Jakuba 2,10 mówi, że jeśli jesteśmy winni jednemu, to jesteśmy winni wszystkiemu, a jedno z przykazań mówi, kto może czynić dobrze, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. A kolejne jedno z przykazań Pana Jezusa brzmi, bądźcie doskonali, jak Ojciec Niebiański doskonały jest. Jeśli choć przez sekundę nie jesteś tak doskonały, jak Bóg Ojciec, to idziesz do piekła. Właśnie w tym polega problem. Jeśli choć raz zgrzeszyłbyś w ten sposób, że po zbawieniu nie jesteś doskonały, jak Bóg Ojciec, to jesteś winny wszystkim przykazaniom, jakie kiedykolwiek zostały nałożone na człowieka. No i tak jest. Jeśli zbawienie można stracić, tracisz je od razu w momencie, kiedy nie jesteś doskonały, jak Ojciec Niebieski doskonały jest. A przecież nie jesteś doskonały, jak Ojciec Niebieski doskonały jest. Więc w ten sposób obracasz cały program zbawienia w absurd. Oczywiście zbawienie jest nieutracalne według Biblii i tego typu nauki całkowicie wywracają wszystko do góry nogami. W Biblii nie ma żadnego wersetu, który by nam o tym mówił, że jakikolwiek czyn może powodować utratę zbawienia albo jaka ilość grzechu jest wystarczająca, żeby zbawienie utrzymać. Powiedziano nam, że jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg, On jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć i oczyścić nas od wszelkiej nieprawości. Więc najwyraźniej każdy grzech może być przebaczony. Nawet ci, którzy uczą o odpadnięciu, rzadko, jeśli w ogóle mówią, że zostali ponownie zbawieni. To jest właśnie paradoks, że uczą o utracie zbawienia, ale oni nigdy tego zbawienia nie utracili, choć oczywiście kłamią, bo od razu wiadomo, że nie są doskonali, jak Ojciec Niebieski doskonały jest, jak rozkazał Pan Jezus. Pan Jezus rozkazał, abyśmy byli doskonali, jak Ojciec Niebieski doskonały jest. I to jest Mateusza 5,48. Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Więc jeżeli nie jesteś doskonały jak Bóg Ojciec, to zasłużyłeś na piekło. A Jakuba, drugi rozdział, 10 werset. Mówi, ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, staje się winnym wszystkiego. Więc jeśli choć przez sekundę nie jesteś doskonały, jak Ojciec Niebieski doskonały jest, to jesteś winny złamania wszystkich przykazań Bożych. I kto może dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Możesz dobrze czynić, wyznając i ucząc zasady raz zbawiony, na zawsze zbawiony i że zbawienie jest nieutracalne, ale dopuszczasz się grzechu, mówiąc, że zbawienie jest utracalne. Więc jeżeli można utracić zbawienie, to je utraciłeś właśnie w tej sekundzie, jeśli tak myślisz. Więc ci obłudnicy, którzy twierdzą, że mogą być utracalnikami, to nigdy
nie mówią, że zostali ponownie zbawieni. Raczej wyznają swój grzech i opowiadają, że wyznali swój grzech i że otrzymali przebaczenie. Co jest kompletną obłudą, bo Chrystus nie umarł po raz kolejny. List do Hebrajczyków 12, od 3 do 11 mówi nam, że każdy chrześcijanin grzeszy i że zamiast powodować to utratę zbawienia, grzech sprowadza Boże karcenie na nas jako na Jego dzieci. Gdy zgrzeszyliśmy, przestali być dziećmi Bożymi, On nie miałby kogo karcić, a przecież biczuje każdego syna, którego przyjmuje. Rzeczywiście karcenie jest znakiem, że jesteśmy dziećmi Bożymi, synami Bożymi, a nie, że straciliśmy nasze zbawienie. Jeżeli jesteście bez karania, którego wszyscy synowie są uczestnikami, to jesteście bękartami, a nie synami. Niektórzy uczą, że trzeba przyjąć chrzest, aby być zbawionym. Inni, że trzeba mówić językami. Inni, że trzeba porzucić homoseksualizm lub praktyki LGBT. Inni, że trzeba czytać właściwy przekład Biblii. Wszystkie te formy są zbawieniem przez uczynki. Niektórzy ludzie nie mają pewności zbawienia, ponieważ nie mówili językami. Inni są pewni, że są zbawieni, ponieważ myślą, że tak jest. Jedni i drudzy są jak ci, którzy mówią: Panie, Panie, czyż nie w Twoim imieniu dokonywaliśmy wielu wspaniałych dzieł? Mateusza 7, rozdział 21-23. A jednak Pan Jezus powie: nigdy was nie znałem. Polegają na swoich uczynkach, aby udowodnić, że są zbawieni, zamiast na łasce Bożej. Jezus nie mówi też: byłeś kiedyś zbawiony, ale straciłeś swoje zbawienie. Mówi: nigdy cię nie znałem. Tu jest ważne rozróżnienie. Ci, którzy wierzą w odpadnięcie, utracalność zbawienia, powiedzieliby o wyznającym chrześcijaninie, który zaparł się wiary i żyje w nieskruszonym grzechu, że wypadł z łaski i stracił swoje zbawienie. Z kolei ci, którzy wierzą w wieczne bezpieczeństwo, raz zbawiony, na zawsze zbawiony, choć nie są bardziej tolerancyjni wobec takiego postępowania, powiedzieliby o tej samej osobie, że albo teraz jest to człowiek żyjący w upadku, którego trzeba poddać karności, albo że jest to człowiek, który nigdy nie znał Chrystusa i Chrystus nie znał nigdy tej osoby. Nigdy nie była chrześcijaninem ta osoba, albo że jest chrześcijaninem narodzonym na nowo, który zaniedbał korzystanie ze swoich przywilejów chrześcijaństwa. Musimy dawać pocieszenie i pewność wynikającą z Pisma Świętego tym, którzy są zbawieni, ale jednocześnie nie możemy dawać fałszywego, niebiblijnego pocieszenia tym, którzy tylko mówią, że są zbawieni, ale swoim życiem zaprzeczają temu, co wyznają swoimi ustami. Czy zatem nie jesteśmy zbawieni przez nasze uczynki? Oczywiście, że nie. W pierwszym liście do Koryntian, 3 rozdział 12-15. Uczynki każdego chrześcijanina są wypróbowywane w ogniu na sądzie Chrystusowym, przed którym wszyscy musimy się stawić. 2 Koryntian 5:10. Wiemy, że każdy otrzyma pochwałę od Boga, każdy chrześcijanin. I tam każdy otrzyma pochwałę od Boga. Każdy otrzyma pochwałę. Dobre uczynki przynoszą nagrody. Ich brak nie powoduje utraty zbawienia. Osoba, która nie ma nawet jednego dobrego uczynku, wszystkie jej uczynki są spalone, jest nadal zbawiona, ale tak jak przez ogień, 1 Koryntian 3:15. I nadal wiedzieć może, że każdy otrzyma pochwałę od Boga, tak i ona otrzyma pochwałę od Boga. Nie pomyślelibyśmy, że taka osoba jest w ogóle zbawiona. Nie byłaby może przyjęta do żadnego zboru na ziemi z powodu niejednoznaczności jej świadectwa. Natomiast ktoś, kto na zewnątrz wydaje się nie być chrześcijaninem, kto nie ma dobrych uczynków jako dowodu, jeśli naprawdę przyjął Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela, jest zbawiony i nigdy nie zginie pomimo braku uczynków oraz na sądzie Chrystusowym otrzyma pochwałę od Boga, bo każdy otrzyma pochwałę od Boga. Czy zatem na podstawie raz zbawiony, zawsze zbawiony, zachęcamy chrześcijan do grzeszenia, aby łaska mogła obfitować? Wraz z apostołem Pawłem mówimy: broń Boże,
Nie oferujemy żadnej pociechy ani zapewnienia tym, którzy żyją w grzechu. Nie mówimy, jesteś w porządku, ponieważ kiedyś podjąłeś decyzję dla Chrystusa. Zamiast tego wolę takiego człowieka ostrzec. Jeśli nie jesteś gotów już teraz żyć w pełni dla Chrystusa jako swojego Pana, jako Pana swojego życia, jak możesz powiedzieć, że byłeś naprawdę szczery, kiedy rzekomo zobowiązałeś się wobec Niego w jakimś czasie w przeszłości? I wszystkim oświadczam wraz z apostołem Pawłem, badajcie się, czy jesteście w wierze. Sprawdzajcie samych siebie. Musisz to w sercu rozstrzygnąć, czy naprawdę wierzysz w Pana Jezusa Chrystusa. Drugi list do Koryntian 13:5. To jest prosto sobie zadać pytanie, czy ja uwierzyłem Panu Jezusowi, czy dzisiaj wierzysz Panu Jezusowi, że On umarł za twoje grzechy, że został pogrzebany i że zmartwychwstał. Jeśli to wierzysz, to jesteś zbawiony. Nasza ufność na wieczność spoczywa w niezmiennej miłości i łasce Chrystusa oraz wystarczalności Bożego zaopatrzenia w Chrystusie, nie w naszej wartości czy osiągnięciach. Tylko wtedy, gdy jest to jasne, mamy prawdziwy pokój z Bogiem. Tylko wtedy możemy Go prawdziwie kochać i żyć dla Niego z wdzięczności za życie wieczne, które dał nam jako darmowy dar swojej łaski. Dar, którego On nie odbierze i co do którego jest pewien, że nigdy Go nie stracimy.